Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak w praktyce wygląda gra Sherlock od wydawnictwa Granna. Jest to mała gra karciana, gdzie znajdziecie dosłownie 13 kart w pudełku, zasłonki dla graczy i Waszym zadaniem będzie dowiedzieć się, kto jest zabójcą. Na początku gry ze wszystkich kart w rozrywce dwuosobowej losowo wybieracie 3 karty. Ta karta na środku jest to właśnie przestępca. Musimy wskazać, kto nim jest. Te to są karty pomocnicze, które za chwilę dowiecie się, do czego służą. Każdy z graczy dostaje również swoją zasłonkę z podpowiedzią, jakie akcje ma dostępne w grze. Notatniczek, żeby zaznaczać tutaj progres naszego dochodzenia. I również dostajemy 5 kart podejrzanych na początku gry. Wiemy, że te osoby, które tutaj widnieją na naszych kartach, są niewinne, więc na początku gry już możemy sobie ich wykreślić, co już właśnie zrobiłem przed rozgrywką. Drugą rzecz, jaką warto zrobić, jest zliczenie konkretnych symboli na wszystkich moich kartach i zaznaczenie, ile mam. Dla przykładu mam 2 fajki, mam 2 żarówki, 2 pięści, 2 odznaki policyjne, 3 książki, 1 wisiorek, 2 symbole oka i 1 czaszkę. Zaznaczam, a w kolumnie wyżej widzicie, ile ogólnie symboli jest na wszystkich kartach. Czyli łącznie to są symbole, które występują na kartach, których nie wiem, co na których jest, i na tych, które ma mój przeciwnik. I mój przeciwnik oczywiście robi to samo, czyli też sobie wypisał, ile ma konkretnych symboli na swoich kartach i swoich podejrzanych wykreślił. W swojej turze mamy do dyspozycji 3 akcje. Jedna z nich jest to zapytanie współgraczy, czy posiadają dany symbol. Jeżeli gralibyśmy na przykład na 4 osoby, zapytałbym wszystkich, kto z Was ma symbol oka. I wtedy osoby przy stole musiałyby właśnie podnieść rękę, powiedzieć, że ja mam ogólnie symbole o oczu, nie mówiąc, ile ich ma. Tak, także już wiem, że osoba, i wtedy mogę tutaj u współgracza zaznaczyć, że na przykład ma to jedno oko, co sprawia, że już oko mogę sobie wykreślić, co sprawia z kolei, że mógłbym wtedy już wykreślić wszystkich podejrzanych, którzy mają symbole oka, ponieważ już wiem, że wszystkie symbole znalazłem, są wśród nas, więc karta na środku nie ma symbolu takiego jak oko, czyli wykreślam sobie wszystkich tych podejrzanych. I przechodzi tura do następnego gracza. Następny gracz już kolejną akcję robi. Druga z dostępnych akcji jest to zapytanie, ile dokładnie mamy symboli danego typu. Tutaj na przykładzie widzicie, pytamy, ile żarówek masz na chwilę obecną u siebie. Pytam, ile mój przeciwnik Piotrek ma żarówek. Ja mam 2, pytam, ile on ma. On patrzy u siebie, odpowiada mi, że ma 1 żarówkę. Więc w tym momencie ja sobie wpisuję, że on ma 1 żarówkę. Czyli już widzę, że na tych 3 kartach gdzieś znajdują się 2 żarówki. Czyli prawdopodobnie zabójca może być żarówkami. Na tej podstawie sobie wykreślam albo zapisuję sobie moje uwagi. Ostatnią akcją dostępną w grze jest oskarżenie. Czyli w tym momencie, jak już będę sobie zawężał pole do konkretnych iluś osób, mogę z pewnością albo mogę strzelić ewentualnie, kto jest zabójcą. W tym momencie mogę na przykład strzelić, że zabójcą jest Sherlock Holmes. Z tego też powodu, że tak, że nie ma oka, a wiem, że oko na przykład jest symbolem, które wszystkie znalazłem. Wiem, że prawdopodobnie może mieć żarówkę, bo tych żarówek faktycznie nam tutaj trochę brakuje. I w tym momencie, jeżeli gramy na większą ilość osób, ja tylko prywatnie patrzę, czy zgadzało się, i odpowiadam moim współgraczom, czy wygrałem, czy przegrałem. Jeżeli trafiłem, odsłaniamy, gra się kończy, wygrałem. Jeżeli to był zły typ, odkładam z powrotem kartę, a moi współgracze mogą sobie zaznaczyć, że Sherlock Holmes nie jest zabójcą, więc mogą go sobie w tym momencie wykreślić. W rozrywce dwuosobowej jest taka jedna różnica, że zamiast akcji pytania o symbole współgracza, jednego, którego mamy, mogę wymienić jedną ze swoich kart z jedną z kart tych pomocniczych, które tu widzicie na stole. Zostawiam swoją odkrytą, a tę biorę na rękę, co wprowadza troszkę chaosu, bo zobaczyłem Sherlocka Holmesa. Powiedzmy, że oczywiście żaden ze współgraczy nie zapytał, czy to jest Sherlock Holmes. I teraz jakby mój przeciwnik nie ma wiedzy, jaką kartę pozyskałem, i jego zapiski już mogą się troszkę nie zgadzać, bo jakichś symboli będzie mu brakowało. I na tej podstawie po kilku rundach wiemy już prawdopodobnie, kto jest zabójcą. Jest to wyścig. A teraz powiem wam w kilku słowach, jak nam się grało w Sherlocka od wydawnictwa Granna.
Jakbym miał porównać Sherlocka Holmesa do jakiejkolwiek innej gry, to pierwsze, co może mi się skojarzyć, to jest Mystery of the Abbey albo Mystery Express, czyli jest to taka gra dedukcyjna, gdzie na swojej karteczce staracie się wykreślać kolejnych podejrzanych i jedna karta, która leży na stole, to jest ten właśnie wasz zabójca. I to już jest fajna rzecz. Ja jestem ogromnym fanem Sherlocka Holmesa, jestem ogromnym fanem gier dedukcyjnych, więc tu już bardzo dobrze się odnalazłem. Komponentów w tym podeczku jest stosunkowo mało, bo tak jak mówiłem, jest tutaj dosłownie 13 kart, które rozdajecie między graczy, każdemu rozdajecie karteczkę i tak naprawdę to już jest cały setup. Macie 3 dostępne akcje, z których tak naprawdę tylko 2 w czasie gry kilka razy używacie, a jedna to jest te oskarżenie. I to jest ogromny plus. To jest gra dedukcyjna, która dosłownie zamyka się w 10 minutach. I to jest moim zdaniem wspaniała rzecz i taka dosyć moim zdaniem unikalna. Bo wiecie, gracie Mystery Express albo Mystery of the Abbey, no to musicie się zliczyć z tym, że ta gra zajmuje około 1,5 godziny, troszkę wiadomo, że jest cięższa, troszkę trzeba rozkładać, troszkę trzeba tłumaczyć. A to jest taka dosyć unikalna gra, szybka, taki filerek, który pozwala wam przynajmniej w delikatnym stopniu wczuć się w rolę Sherlocka Holmesa. Także jak widzicie, gra mi się naprawdę podoba. Jedyna rzecz właśnie, że ta długość rozgrywki jednak może sprawiać, że niekoniecznie to musi być gra dla was na lata. Ja się tego boję, że po prostu po wielu, wielu, wielu kolejnych rozgrywkach ta gra po prostu może się ograć, bo jest to dosyć taka prosta zagadka logiczna, prosta zagadka dedukcyjna, więc jeżeli już zobaczymy, na czym to wszystko polega, to podejrzewam, że może po prostu nam się to po pewnym czasie znudzić, ale z drugiej strony jest to po prostu malutka gierka, tak? Także nie możemy wymagać, żeby miała ogromną dozę regrywalności. Ona po prostu jest dobra w zagraniu raz na jakiś czas i wtedy powinniście się bardzo dobrze bawić. Grafiki, jakby sprawa oczywista, mój ulubiony artysta Vincent Dutrois, czy jak go tam zwał, po raz kolejny przepiękne grafiki na kartach, także jakość komponentów jest na wysokim poziomie, ikonografia jest bardzo czysta, zasady są dobrze napisane, gra się w to szybko, jest to przyjemne, jest to dedukcyjne. Może czasami tylko boleć minimalna doza losowości. Czasami przy jakimś konkretnym rozkładzie kart może zdarzyć się tak, że po prostu już w pierwszej, powiedzmy, turze, czy w pierwszych 2 turach już wiele osób możemy wykreślić na podstawie tego, co mamy na ręku, albo zadamy jedno kluczowe pytanie, które już nam niweluje wielu podejrzanych i gra się może naprawdę bardzo szybko skończyć i to właśnie zależy od rozdania, tak? Może być pechowa sytuacja, że po prostu będziemy mieli symbole tak dopasowane, że już prawie, że będziemy mieli rozwiązanie. I to jest właśnie taki malutki minusik, jeżeli chodzi właśnie o tą losowość przy doborze kart, ale jakby przy grze 10-minutowej to tak naprawdę nie jestem w stanie tego traktować jako dużą, dużą taką wadę. Gracie 10 minut, zamykacie, później sobie sięgacie po to za kilka dni, albo następnego dnia, albo nie wiem, za tydzień i powinniście się myślałem dobrze bawić. Także bardzo duże 2 kciuki do góry. Jest to gra Sherlock, jest to gra, w którą chętnie zagram. To jest oznaka, nie trzeba mnie specjalnie namawiać, jest to jeden z moich ulubionych gatunków gier planszowych, jest to bardzo skurczona wersja tego wszystkiego. Jeżeli ktoś do mnie przyjdzie i będzie mieli mało czasu, to zdecydowanie Sherlocka bym wam polecił. Co ciekawe, dobrze skaluje się, bo na 2 osoby jest troszkę zmieniony ten tryb, troszkę te 3 karty na stole, one odrobinkę zamieszania wprowadzają, ale dzięki temu ona się skaluje dobrze, czyli niezależnie od ilości graczy zawsze powinniście się równie fajnie bawić. Także zdecydowanie wam polecam, jeżeli cena was nie odstraszy, no to takie pudełeczko możecie sobie do swojej kolekcji dołączyć. I na chwilę obecną to będzie wszystko, także dzięki wielkie za poświęcony czas, do następnego, hej. Okay.